Rady Gminy. Delikatny kopnik się wkradł, ale już wszystko jest wyjaśnione. Kontynuujemy. Kto z Państwa, przepraszam, czytam projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Gminy Boboszowo. Uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu petycji dotyczącej referendum ludowego Rada Gminy Boboszowo uznaje przedmiotową petycję za niezasługującą na uwzględnienie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Boboszowo, który poinformuje proszącego petycję o sposobie jej załatwienia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W dniu 24 lutego 2021 roku do Urzędu Gminy Boboszewo wpłynęła petycja w sprawie referendum ludowego. W swoim piśmie wnioskodawca wskazuje propozycję wdrożenia nowego kodeksu wyborczego oraz ustroju prezydencko-ludowego. W myśl artykułu 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tej dziennik ustaw z 2020, pozycja 713, w celu rozpatrywania wniosków i petycji przez Radę Gminy powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, Przewodniczący Rady skierował petycję do zaopiniowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji celem zajęcia stanowiska i wyrażenia opinii w przedmiocie petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boboszewo na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2021 roku po zapoznaniu się z treścią petycji uznała, iż kwestie poruszane w petycji nie mieszczą się w zakresie kompetencji Rady Gminy i jednocześnie zaopiniowała petycję jako niezasługującą na uwzględnienie. Rada jako organ uchwałodawczy gminy zobowiązana jest bowiem do działania na podstawie i w granicach prawa. Co oznacza, że każda czynność podejmowana przez Radę Gminy powinna znajdować podstawę w przepisach prawa, a uchwały o charakterze niewładczym, apele, rezolucje, odezwy muszą mieścić się w kompetencjach gminy i organu stanowiącego, określonych przez ustawy oraz dotyczyć spraw właściwych dla społeczności lokalnej. Biorąc pod uwagę przepis artykułu 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Wskazać należy, że niedopuszczalna jest jego wykładnia rozszerzająca. W orzecznictwie oraz w doktrynie przyjmuje się przepis artykułu 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, daje podstawę do podjęcia uchwały przez Radę Gminy tylko wówczas, gdy istnieje konkretny przepis prawa materialnego zobowiązujący do wydania takiej uchwały lub sprawa dotyczy materii nie mającej charakteru normatywnego, np. w charakterze programowym, intencyjnym, pozostającym w granicach zadań gminy przewidzianych w przepisach prawa. Biorąc pod uwagę treść złożonej petycji, taki przypadek jednak nie występuje. Zgodnie z artykułem 125 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dziennik Ustaw 1997-78-483 w sprawach o szczególnym znaczeniu dla Państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, które ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną i względną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa. Zgodnie z ustawą o petycjach, artykuł 2 ust. 3, przedmiotem petycji może być żądanie w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia, rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, a wnioskowane przez wnoszącą petycję działanie polegające na wydaniu przez Radę Gminy opinii w sprawie przeprowadzania referendum ludowego nie mieści się w zakresie działania organów gminy. Uchwała Rady zawierająca treść określoną przez wnoszącą petycję wykraczałaby poza zakres zadań gminy i byłaby niezgodna z obowiązującym prawem. Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Boboszewo po rozpatrzeniu przedmiotowej petycji i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje ją za niezasługującą na uwzględnienie. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosu.
wstrzymania. Kto jest za, przeciwny lub się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i wyraźnie wypowiedzieć słowo. Dereska Wioletta. Za. Garczewski Wiesław. Za. Gorszczycki Sławomir. Za. Gulaszewski Gabriel. Za. Katarzyna Gwiazdowska. Za. Kaliński Grzegorz. Za. Kupniewski Wiesław. Za. Szydynowska Janina. Za. Rogowska Monika. Za. Sadowski Kazimierz. Za. Skręczek Edyta. Za. Smoliński Marek. Za. Ziółkowski Grzegorz. Za. Trzymaj. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę, żeby w protokole było zawarte, że pan radny Gabriel Gulaszewski dołączył do sesji. O ile wiem, to był szczepiony, jeśli dlatego się spóźnił. Wszystko ok? W porządku? Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora przedszkola w Obuszewie. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Obuszewo oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 12 kwietnia oraz na posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Obuszewo w dniu 21 kwietnia. Zapoznam Państwa z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektor przedszkola w Obuszewie. Rada Gminy Babuszewo uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana z dnia 3 marca 2021 roku na działalność dyrektor przedszkola w Babuszewie, której przedmiotem są nieprawidłowości związane z zapisaniem małoletniej do przedszkola ze zgodą matki dziecka bez zgody drugiego rodzica, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Babuszewo uznaje skargę za bezzasadną. Paragraf drugi. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie opisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W dniu 3 marca 2021 roku Pan Dobrowski wniósł do Wójta Gminy Babuszewo skargę na działalność dyrektor przedszkola Babuszewo. W dniu 26 marca 2021 roku zostało przedłużone postępowanie do 4 maja 2021 roku. Skarga została przekazana do rozpatrzenia Radzie Gminy Babuszewo, która zgodnie z artykułem 229 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego. Dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 256 ze zmianami, przy braku przepisów szczególnych jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminy, jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw określonych w artykule 229 punkt 2 Kodeks Postępowania Administracyjnego. Przewodniczący Rady Gminy Babuszewo przekazał skargę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Babuszewo w celu zbadania sprawy i wypracowania stanowiska. Skarga dotyczy nieprawidłowości związanych z zapisaniem małoletniej do przedszkola ze zgodą matki dziecka bez zgody drugiego pełnoprawnego rodzica. Analizując przedmiotową sprawę, Rada Gminy Babuszewo uznała, że do żadnych nieprawidłowości przy zapisaniu małoletniej do przedszkola ze zgodą matki dziecka bez zgody drugiego pełnoprawnego rodzica nie doszło. Z dokumentacji przedstawionej przez dyrektor przedszkola wynika, iż w dniu 25 sierpnia 2020 roku do przedszkola w Babuszewie wpłynął wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w Babuszewie na rok 2020-2021, na którym widnieją uzupełnione dane osobowe dziecka, dane osobowe rodziców dziecka, opiekunów prawnych, wskazanie kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej, gdzie w punkcie pierwszym jest pisane przedszkole w Obuszewie, następnie punkt
punkcie 2 i 3 widnieją kreski. Punkt kryteria przyjęcia nie został zaznaczony żaden punkt. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu opisane zostały godziny 8:15. Kolejnym punktem uzupełnionym we wniosku jest oświadczenie na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych z datą 25 sierpnia 2020 rok i podpis matki dziecka. Pod wnioskiem dołączona została notatka służbowa podpisana przez wychowawcę grupy oraz dyrektor przedszkola, z której wynika, iż ojciec dziecka w dniu 14 września 2020 roku przyszedł do przedszkola w Warszawie, próbując spotkać się z dzieckiem. W notatce zostało napisane po posiadanej wiedzy przez nauczycieli i dyrektor przedszkola na temat postanowienia sądowego, z którego wynikało, że zgodnie z decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 lutego 2020 roku kontakty ojca z dzieckiem są możliwe w obecności specjalisty z Fundacji IKA z siedzibą w Warszawie. Z notatki też wynika, iż ojciec dziecka w tym dniu uzupełnił dane we wniosku za jego zgodą dotyczącego jego numeru telefonu i adresu mailowego. Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 910 ze zmianami, postępowanie rekrutacyjne do publicznego przedszkola prowadzone jest zgodnie z przepisami rozdziału 6. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek. Zgodnie z artykułem 150 ust. 2 punkt 1 litera C do wniosku o przyjęcie do przedszkola dołącza się między innymi prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Należy zatem stwierdzić, że w opisanej sytuacji rodzic dziecka powinien do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dołączyć zarówno oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, a także prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu drugiego dziecka. Przepraszam, jego rodzica. Z przedstawionych dokumentów wynika, iż do wniosku dołączone są postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, 3 Wydział Cywilny z dnia 22 lutego 2019 roku o przedmiocie wniosku pobudki o zabezpieczenie alimentów oraz miejsca zamieszkania dziecka oraz postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, 3 Wydział Cywilny z dnia 6 lutego 2020 roku o zmianę postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia kontaktów. Matka dziecka nie ubiegała się o przyjęcie dziecka do przedszkola na podstawie kryterium dowodowego, lecz wolnych miejsc. Dla dobra dziecka małoletnia została przyjęta do przedszkola w Obuszewie. Z dokumentacji i wyjaśnień przedstawionych przez dyrektor przedszkola nie wynika, iż ojciec dziecka nie chciał, aby małoletnia opuszczała do przedszkola w Obuszewie. Zgodnie z artykułem 93 paragraf 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodziny i Opiekuńczy, Dziennik Ustaw z 2020, pozycja 1359 z późniejszymi zmianami, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Składają się na nią uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka, m.in. takie jak obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, jak również do wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw. Artykuł 95, paragraf 1. Obowiązek troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowania dziecka do pracy, artykuł 96, paragraf 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że każdy z rodziców jest zobowiązany, jak i uprawniony do sprawowania władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że rodzice mogą samodzielnie decydować o sprawach zwykłych życia codziennego ich dziecka. Aczkolwiek po istotnych sprawach dziecka rozstrzygają wspólnie. Artykuł 97, paragraf 1, przepraszam, paragraf 2, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Ze wskazanych przepisów wynika, że każdy z rodziców posiada prawo i obowiązek do wychowania swoich dzieci oraz sprawowania nad nim osobistej pieczy. Wykonywanie władzy rodzicielskiej wiąże się z tym, że rodzic osobiście zajmuje się sprawami dziecka,
co oznacza realizację wszystkich obowiązków w sposób zapewniający dobro dziecka i jego prawidłowy rozwój. Przyjęcie małoletniego dziecka do przedszkola wiązało się z dobrem dziecka i jego prawidłowym rozwojem, ponieważ dziecko w tym czasie przebywa z rówieśnikami, rozwija mowę, rozwija swoje kontakty społeczne, uczy się samodzielności, kształtuje umiejętności niezbędne w codziennym życiu trzylatki i takimi przesłankami kieruje się pani dyrektor przedszkola w Łobrzewie przyjmując dzieci do przedszkola. Przepis artykułu 97, paragraf 1. Paragraf 1 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy stanowi, że jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każdy z nich jest obowiązany i uprawniony do jej wykonywania. Jednakże stosownie do paragrafu 2 wyżej wymienionego przepisu o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. W przypadku braku porozumienia między nimi o dziecko rozstrzyga sąd opiekuńczy. W literaturze wskazuje się, że istotne sprawy wykraczają poza czynności, które rodzic wykonuje na co dzień wraz z codzienną pieczą. Wybór przedszkola dla trzylatki mieści się w zakresie spraw codziennych. Nie może zasadniczo mieć wpływu na przyszłość i dalszy rozwój dziecka. Należy zaznaczyć, że żadne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie przewidują wprost konieczności podpisania wniosku o uczęszczanie dziecka do placówki przez obojga rodziców. Niezbędna jest zgoda drugiego rodzica, czego nie należy utożsamiać z obowiązkiem bycia przez niego także stroną we wniosku. Wprowadzenie takiego wymogu w praktyce generowałoby wiele utrudnień, na przykład gdy jeden z rodziców pracuje w innym mieście bądź za granicą, gdy kontakt z jednym z rodziców jest bardzo utrudniony i tym podobne. W związku z powyższym kwestię składania podpisów przez obojga rodziców uregulowano w przepisach wewnętrznych, unikając tym samym ewentualnych zarzutów o nieprawidłowości. Zgodnie z regulaminem rekrutacji dzieci do przedszkola w Łobrzewie, paragraf 2, artykuł 3, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka, a w paragrafie 2, artykuł 5, punkt 5, wniosek zawiera czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Oznacza to, że taki wniosek może zostać podpisany przez jednego rodzica. Reasumując, argumentacja skarżącego w przedmiotowym przypadku nie znajduje ono oparcia w obowiązujących przepisach prawa, jak i w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy. Na podstawie artykułu 97, paragraf 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 rok Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Dziennik Ustaw z 2020, pozycja 1359 z późniejszymi zmianami. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W związku z uprawnieniem do samodzielnego działania, do prawidłowego złożenia wniosku rekrutacyjnego, o którym mowa w artykule 150 ustawy z dnia 13 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 910 z późniejszymi zmianami, wystarczający jest podpis jednego z rodziców. Mając powyższe na uwadze, złożona skarga nie posiada uzasadnionych podstaw prawnych i jest bezzasadna. Pouczenie. Zgodnie z artykułem 239, paragraf 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego, w przypadku gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazana w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponownie skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może w odpowiedzi na tę skargę podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w przedmiocie projektu uchwały? Nie ma? Przechodzimy do głosowania i tak. Pani radna Derecka-Wioletta. Za. Pan Gaczewski Wiesław. Za. Gorszycki Sławomir. Za. Gulaszewski Gabriel. Gwiazdowska Katarzyna. Kaliński Grzegorz. Niecki Wiesław. Gdynowska Elina. Rogowska Monika. Sadowski Kazimierz. Skręczek Edyta. Smoliński Marek. Żukowski Grzegorz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/105/2019 Rady Gminy Łaboszewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia gminy Łaboszewo, ośrodek wsparcia grup seniorów, włączenia go do gminnego ośrodka pomocy społecznej w Łaboszewie oraz ustalenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez ośrodek wsparcia grup seniorów. Plus. Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Łaboszewo w dniu 21 kwietnia. Zapoznam Państwa z projektem uchwały. Rada Gminy Łaboszewo uchwala, co następuje, paragraf pierwszy, ustęp pierwszy, uchwale nr 15/105/2019 Rady Gminy Łaboszewo z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Gminy Łaboszewo, ośrodka wsparcia grup senior plus, włączenia go do gminnego ośrodka pomocy społecznej w Łaboszewie oraz ustalenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez ośrodek wsparcia grup senior plus. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2019 rok, pozycja 16053, wprowadza się następujące zmiany. Punkt A. W paragrafie drugim zmienia się ustęp 2 w brzmieniu. Uczestnictwo w zajęciach ośrodka wsparcia grup senior plus jest odpłatne. Punkt B. Dodaje się w paragrafie drugim ustęp trzeci w brzmieniu. Warunki odpłatności określa odrębna uchwała. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łaboszewo. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Ustęp drugi. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uzasadnienie. Zgodnie z ustanowionym programem wieloletnim Senior Plus na lata 2015-2020 jego kontynuacją uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Senior Plus na lata 2021-2025 MP 2021 pozycja 10 Klub Senior Plus są ośrodkami wsparcia, o których mowa w artykule 51 ustęp 4 ustawy o pomocy społecznej. Dzienny dom Senior Plus jest dziennym domem pomocy, natomiast klub Senior Plus jest klubem samopomocy. Zasady funkcjonowania ośrodków wsparcia oraz tryb kwalifikowania osób do uczestnictwa w działaniach realizowanych przez ośrodki są określone w ustawie o pomocy społecznej, m.in. artykuł 106 dotyczący przyznania świadczeń. Kryteria uczestnictwa seniorów oraz zakres działania ośrodków wsparcia określa jednostka samorządu, która jest beneficjentem programu. Jednostka samorządu określa wysokość odpłatności, a także kryteria odpłatności seniorów za pobyt w ośrodkach wsparcia na podstawie artykułu 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej. Z uwagi na konieczność ustanowienia zasad odpłatności konieczna jest zmiana uchwały nr 15/105/2019 Rady Gminy Łaboszewo z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia gminy Łaboszewo, ośrodek wsparcia grup senior plus, włączenia go do gminnego ośrodka pomocy społecznej w Łaboszewie oraz ustalenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez ośrodek wsparcia grup senior plus. Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Tak, pani radna Adrycka Wioletta. Za. Pan Kaczewski Wiesław. Za.
Wyszyński Sławomir - za. Mroczewski Gabriel - za. Gwiazdowska Katarzyna. Kaliński Grzegorz. Kupniewski Wiesław. Pydynowska Janina. Rogowska Monika. Sadowski Kazimierz. Skręczek Edyta. Smoliński Marek. Dziukowski Grzegorz. Większością głosów uchwała została podjęta. 12 za i 1 osoba przeciwna. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Kultury Senior Plus. Projekt tej uchwały również był omawiany na posiedzeniu Komisji Stałej 21 kwietnia. Zapoznam Państwa z projektem uchwały. Rada Gminy Burmistrzowa uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie Senior Plus w Pawłoszewie, zwanym dalej klubem. Paragraf drugi. Opłata za pobyt w klubie obejmuje korzystanie z miejsca pobytu i usług świadczonych przez klub. Paragraf trzeci. Ustęp pierwszy. Odpłatność za pobyt w klubie określa kierownik klubu seniora w Pawłoszewie w drodze decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym. Ustęp drugi. W decyzji administracyjnej ustala się wysokość odpłatności i zasady jej noszenia. Paragraf czwarty. Ustęp pierwszy. Wysokość odpłatności za pobyt w klubie uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika klubu. Ustęp drugi. Wysokość odpłatności za pobyt w klubie ustala się według zasad określonych poniższej tabeli. Tu jest liczba porządkowa. Następna rubryka to jest dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie wyrażony w procentach w stosunku do kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Następny jest wskaźnik odpłatności wyrażony w procentach średniego miesięcznego kosztu pobytu i to jest tak osoby samotnie gospodarującej i osoby gospodarującej w rodzinie. I tak, pierwsze, do 400% nieodpłatnie w obu przypadkach, czyli dla osoby samotnie gospodarującej i osoby gospodarującej w rodzinie. Następne kryterium, powyżej 400 do 450%. 2% dla osoby samotnie gospodarującej, 5% dla osoby gospodarującej w rodzinie. Następne kryterium. Powyżej 450 do 500%. 4% dla osoby samotnie gospodarującej, 10% dla osoby gospodarującej w rodzinie. Następne kryterium. Powyżej 500 do 550%. Dla osoby samotnie gospodarującej jest 8%, dla osoby gospodarującej w rodzinie 15%. Kryterium następne, powyżej 550 do 600%, dla osoby samotnie gospodarującej 16%, dla osoby gospodarującej w rodzinie 30%. Następne kryterium, powyżej 600% do 650%. Dla osoby samotnie gospodarującej jest 50%, dla osoby gospodarującej w rodzinie 60%. I kryterium powyżej 650% i tu w obu przypadkach jest po 100%, czyli dla osoby samotnie gospodarującej i osoby gospodarującej w rodzinie. Ustęp trzeci. Ustalając średni miesięczny koszt pobytu, uwzględnia się kwotę wydatków na działalność klubu wynikającą z kosztów utrzymania uczestników bez wydatków inwestycyjnych. Lub średni miesięczny koszt pobytu w klubie Senior Plus ustala się na podstawie kalkulacji kosztów prowadzenia klubu Senior Plus. Niepotrzebne skreślić. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się budowi gminy Wałbrzeszewo. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uzasadnienie uchwały nr 15.105.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku Rada Gminy Wałbrzychów otworzyła środek wsparcia grup seniorów w Wałbrzychu. Zgodnie z ustanowionym programem wieloletnim Senior Plus na lata 2015-2020 TSMP z 2018 pozycja 228 i jego kontynuacją uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Senior Plus na lata 2021-2025 MPRP 2021 pozycja 10 Klub Senior Plus. Kluby seniora są ośrodkami wsparcia, o których mowa w artykule 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Klub Senior Plus jest klubem samopomocy. Zasady funkcjonowania ośrodków wsparcia oraz tryb kwalifikacji osób do uczestnictwa w działaniach realizowanych przez ośrodki są określone w ustawie o pomocy społecznej, m.in. artykuł 106 dotyczący przyznania świadczeń. Kryteria uczestnictwa seniorów oraz zakres działania ośrodków wsparcia określa jednostka samorządu, która jest beneficjentem programu. Jednostka samorządu określa wysokość odpłatności, a także kryteria odpłatności seniorów za pobyt w ośrodkach wsparcia na podstawie artykułu 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej. Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne. Czy są? Ktoś chciałby zabrać głos? Ze wszystkim będą głosowania. Pani Derecka Wioletta? Za. Garczewski Wiesław? Za. Boszycki Sławomir? Za. Wlaszewski Gabriel? Za. Gwiazdowska Katarzyna? Za. Koliński Grzegorz? Za. Kupniewski Wiesław? Za. Rodzinowska Elina? Za. Rogowska Monika? Za. Sadowski Kazimierz? Za. Skrzyńczak Edyta? Za. Smoliński Marek? Za. Piłkowski Grzegorz? Przeciw. Uchwała została podjęta większością głosów. 12 za, 1 za, przeciw. Szanowni Państwo, delikatny komentarz. No niestety musieliśmy podjąć, zanim byśmy podjąć taką uchwałę, że te kryteria i te dochody zostały naprawdę na minimalne płatności. Jeżeli byśmy tej uchwały nie podjęli, to byśmy niestety musieli zapewne zwrócić dotację, którą otrzymaliśmy na ten klub Senior Plus. No szkoda, że to nie można było mieć dalej bezpłatne. Z tego co wiemy, ten klub cieszy się dużą popularnością. Nawet w dobie pandemii, w reżimie sanitarnym, kiedy było można, to był otwarty i mieszkańcy z niego korzystali. I mam nadzieję, że te drobne kwoty, które niestety będą musieli ponosić, ich nie zniechęcą do uczestnictwa i bycia w tym klubie. To wszystko. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydarzenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Wałbrzychów w powierzchni miejscowości Wałbrzychów. Projekt ten był omawiany na posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Wałbrzychów w dniu 21 kwietnia. Temat projektu pojawił się ponownie. Też były tam nieprawidłowości. I tak, zapoznam Państwa z treścią projektu uchwały. Rada Gminy Wałbrzychów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą numer PL1L/00041587/8 stanowiący własność gminy Wałbrzychów położonej w miejscowości Wałbrzychów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych.
450 łamane na 1 o powierzchni 0,0127 hektara przeznaczonej na powiększenie sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka 242/2 i właśnie brakowało tych zapisów. Działka numer rezydencyjnym 450 łamane na 2 o powierzchni 0,0041 hektara przeznaczonej na powiększenie sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka numer 242/6. 450 łamane na 3 o powierzchni 0,0035 hektara przeznaczony na powiększenie sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka numer 242/5. I 450 łamane na 4 o powierzchni 0,0104 hektara przeznaczony na powiększenie sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka numer 242/4. Ustęp drugi. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości, nieruchomości opisanej w paragrafie pierwszym w drodze bezprzetargowej zgodnie z artykułem 37 ust. 2 punkt 6 w związku z artykułem 93 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 1990 z dnia rano. Paragraf drugi. W razie mocy uchwała numer 27.183.2021 Rady Gminy Włoszczowo z dnia 26 marca 2021 roku. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się budowie Gminy Włoszczowo. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Włoszczowo położonej w miejscowości Babuszewo, opisanej w ewidencji gruntów jako działka 45/1 na powierzchni 00127 hektara przeznaczeniem na powiększenie sąsiedniej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 242/2, działka 450/2 powierzchni 0,0041 hektara przeznaczeniem na powiększenie sąsiedniej działki oznaczonej jako działka nr 242/6, działki 450/3 o powierzchni 0,0035 hektara z przeznaczeniem na powiększenie sąsiedniej nieruchomości oznaczone jako działka nr 242/5, działki 450/4 o powierzchni 0,004 hektara z przeznaczeniem na powiększenie sąsiedniej nieruchomości oznaczone jako działka nr 242/4. Zgodnie z artykułem 37. Ustęp 2 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 1090 ze zmianami. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. W oparciu o artykuł 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca oczywiście 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 ze zmianami. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowi inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, a dotyczących m.in. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. Biorąc pod uwagę złożone wnioski stron zainteresowanych nabyciem, wójt gminy przedkłada Radzie Gminy niniejszą uchwałę celem wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Czy są pytania? Zalecka Wielewica. Za. Garczewski Wiesław. Za. Koszycki Sławomir. Za. Kulaszewski Gabriel. Za. Katarzyna Gwiazdowska. Za. Kaliński Grzegorz. Wstrzymuje się. Kupniec.
Kamieński, Wiesław. Za. Wydynowska Janina. Za. Rogowska Monika. Za. Sadowski Kazimierz. Za. Edyta Skręciak. Za. Smoliński Marek. Za. Łukowski Grzegorz. Za. 12 za, 1 się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. 12 za i 1 osoba wstrzymująca. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. Projekt uchwały został objęty na posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy Bogoszowo w dniu 21 kwietnia. Zapoznam Państwa z projektem uchwały. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Pozbawia się statusu pomnika przyrody. To jest drzewo, gatunek glon pospolity, glon zwyczajny. Obwód 362 cm, wysokość 20 m, położone w miejscowości Dziegdarzewo na działce nr 9, w obręb Dziegdarzewo stanowiącego własność gminy Wałbrzewo. Ustęp drugi, pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wałbrzewo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uzasadnienie. Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi artykuł 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 55, to jest zgodnie z którym zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały. Projekt wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie. Zgodnie z danymi zawartymi w zarządzeniu nr 22/87 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 9 grudnia 1987 roku, w sprawie uznania za pomniki przyrody Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego z 1987 roku, numer 11, pozycja 152. Pomnik przyrody to jest drzewo, gatunek glon pospolity, glon zwyczajny, obwód 362 cm, wysokość 20 m, położony w miejscowości Dziegdarzewo na działce numer 9, obręb Dziegdarzewo, stanowiący własność gminy Małoszowo, jest w bardzo złej kondycji zdrowotnej. Zapomnik przyrody został uznany w 1987 roku zarządzeniem nr 22/87 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 9 grudnia 1987 roku w sprawie uznania zapomniki przyrody. Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego z 1987 roku nr 11, pozycja 152. Rośnie na terenie kościelnym naprzeciw wejścia do kościoła. Z oględzin przeprowadzonych w dniu 11 marca 2021 roku jasno wynika, że drzewo jest pochylone, zaburzona jest jego statyka. Na drzewie widoczne są ubytki w korze. Większość gałęzi jest sucha. W przypadku silnego wiatru występuje możliwość przewrócenia się na teren kościoła. W związku z tym, że jest to teren kościelny, przedmiotowe drzewo stwarza bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, a tym samym dla bezpieczeństwa powszechnego. Zgodnie z artykułem 44 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 55 ze zmianami. Zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w ustępie pierwszym, następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. W związku z powyższym zasadne jest zniesienie w stosunku do przedmiotowego drzewa formy ochrony przyrody, którą jest ono objęte, co umożliwi wydanie zezwolenia na jego usunięcie w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz przez utratę wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Zdjęcia wyżej wymienionego pomnika przyrody są załącznikami do niniejszej uchwały. Zdjęcia. Komisja.
Tereska Galetta. Za. Pan Kaczewski Wiesław. Za. Goszczycki Sławomir. Za. Agatia Wdraszewski. Za. Pani Katarzyna Gwiazdowska. Za. Pan Grzegorz Kaliński. Za. Pan Wiesław Kutniewski. Za. Pani Janina Pytynowska. Pani Monika Rogowska. Za. Pan Sadowski Kazimierz. Za. Pani Skręciak Edyta. Za. Pan Smoliński Marek. Za. Pan Głupowski Grzegorz. Za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uporządkowania kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoszewo. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Starych Rady Gminy Bogoszewo w dniu 21 kwietnia. Zapoznam Państwa z projektem uchwały. Rada Gminy Bogoszewo uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się studium uporządkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoszewo z panem dalej studium. Paragraf drugi. Załącznikami do niniejszej uchwały są pierwszy tekst studium stanowiący załącznik nr 1, drugi rysunek studium uporządkowania zagospodarowania przestrzennego stanowiący załącznik nr 2, trzeci rysunek studium kierunki zagospodarowania przestrzennego stanowiący załącznik nr 3, czwarty rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowiący załącznik nr 4. Paragraf trzeci traci moc. Uchwała nr 21 łamane na 102 łamane na 01 Rady Gminy Bogoszewo z dnia 27 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoszewo. Paragraf czwarty wykonanie uchwały powierza się Gminy Bogoszewo. Paragraf piąty uchwała podjęta się z dniem podjęcia. Projekt studium opracowany został w oparciu o uchwałę nr 11 łamane na 69 łamane na 2015 Rady Gminy Bogoszewo z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoszewo. Głównym celem opracowania studium jest aktualizacji uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przy oparciu dokumentu studium kierowano się kryterium wynikającym ze stanu istniejącego szeregu uwarunkowań, w tym przepisów odrębnych m.in. z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, dóbr kultury, ochrony gleb oraz zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w związku z ograniczeniami wynikającymi z lokalizacji na obszarze gminy lub i kolei o znaczeniu ponadlokalnym oraz uwarunkowaniami związanymi z zagrożeniami powodziowymi. Rozstrzygnięcia planistyczne nastąpiły przy uwzględnieniu wymogów ładu przestrzennego i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Określona w dokumencie struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy ma możliwość realizacji na założonych celów. Wpłynie ona również na uatrakcyjnienie obszarów gminy pod względem turystycznym oraz inwestycyjnym. Projekt studium otrzymał wszystkie niezbędne wymagane ustawą uzgodnienia. Organ sporządzający studium bardzo szczegółowo przeanalizował i rozstrzygnął wyrażone stanowisko organów opiniujących. Do projektu studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoszewo wyłożonego do publicznego wglądu oraz z prognozą oddziaływania na środowisko wpłynęły dwie uwagi, które zostały szczegółowo przeanalizowane i rozpatrzone. Studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoszewo jest zgodne z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Czy ktoś z Państwa, chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do głosowania. I tak, Pani Radna. Tereska Galetta. Za. Pan Kaczewski Wiesław. Za. Kaczewski Sławomir. Za. Kaczewski Gabriel. Za. Pani Katarzyna Gwiazdowska. Za. Pan Kaliński Grzegorz. Za. Pan Kutniewski Wiesław. Za. Pani Pytynowska Emina. Za. Pani Rygowska Monika. Za. Pan Sadowski Kazimierz.
Elżbieta. Za. Pan Smoliński Marek. Za. I pan Żmikowski Grzegorz. Za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Komunikaty. Pierwszy, że mnie to poszło, szanowni państwo, przypominam o złożeniu oświadczeń majątkowych, to jeszcze tego nie zrobił, ma czas tylko do 30 kwietnia, także czasu już niedługo. Komunikat, listy Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, Wojewódzkiego Rozpisowe. Szanowni państwo, radni są 10 z województwa mozolickiego. Szanowni państwo, zbliżające się Święto Klawi oraz Konstytucji 3 maja przypomina nam o ważnych wydarzeniach w historii naszego kraju, obowiązkach względem niego i lokalnych społeczności. Jednym z obowiązków obywateli jest udział w trwającym narodowym spisie powszechnym godności mieszkań 2021 NSP 2021. Spis jest badaniem szczególnym o stuletniej tradycji. Już w 1921 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, statystycy wspólnie z lokalnymi samorządami prowadzili badania w celu uzyskania informacji o strukturze wiekowej ludności i narodowości, wyznaniu czy warunkach mieszkaniowych. Jako liderzy lokalnych społeczności nie tylko kształtujecie postawy współmieszkańców, ale również podejmujecie szereg działań mających na celu poprawę ich otoczenia i bezpieczeństwa. Bardzo liczymy, że nie ograniczą się państwo wyłącznie do spisania siebie i rodziny, ale aktywnie włączą się w popularyzację idei spisu, przekazując mieszkańcom bieżące informacje publikowane na stronie spis.gov.pl, a także na stronach internetowych i mediach społecznościowych państwa, Urzędu Miasta Gminy oraz Urzędu Statystycznego Warszawy. W tym celu możecie państwo wykorzystać tablice informacyjne w Solec Slack lub media społecznościowe, przede wszystkim Facebook. Zachęcamy do zamieszczania na swoim profilu na Facebooku wpisu o treści dotyczącej Narodowy Spis Powszechny 2021 na przykład. Ja się już spisałem, a ty? Opatrzonego zdjęciem potwierdzającym udział w spisie. Promowanie spisu jest też możliwe podczas wszelkich rozmów i kontaktów z mieszkańcami. Warto ich uświadamiać, że Narodowy Spis Powszechny 2021 jest ważny dla funkcjonowania lokalnej społeczności. Tylko wspólne zaangażowanie w przedsięwzięcie spisowe pozwoli nam na zdiagnozowanie problemów współczesnego społeczeństwa na lokalnym rynku pracy, w zakresie edukacji, zdrowia, warunków mieszkaniowych. Przypominamy, że podstawową metodą zbierania danych jest samospis internetowy, najbezpieczniejszy i najbardziej dogodny dla respondenta sposób przekazania informacji. Każdy dorosły mieszkaniec gminy może spisać siebie i swoją rodzinę, używając domowego komputera lub telefonu z dostępem do internetu. Aplikacja do samospisu dostępna jest pod adresem spis.gov.pl. Dla osób, które nie posiadają komputera z internetem, szukają specjalnych stanowiska. Specjalne stanowiska komputerowe w urzędzie gminy. Jeśli jednak ktoś z ważnych powodów nie może spisać się sam i skorzystać z żadnej z tych opcji, powinien spodziewać się kontaktu ze strony rachmistrza, którzy rozpoczną pracę na początku maja. Do czasu poprawy sytuacji epidemicznej rachmistrzowie będą pracować wyłącznie z wykorzystaniem telefonu. W trosce o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Sołec, szczególnie osób starszych, poważnie traktujących obowiązki wobec swojego kraju, a jednocześnie narażonych na różnego rodzaju zagrożenia ze strony oszustów, którzy mogą podszywać się pod rachmistrzów, apelujemy o włączenie się w akcję informacyjną prowadzoną przez Urząd Statystyczny w Warszawie wspólnie z Gminnym Biurem Spisowym. W załączeniu przekazujemy plakat z kwadratami spisowymi dla seniorów. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego 2021 prosimy o kontakt z Gminnym Biurem Spisowym. Takie biuro działa przy każdym urzędzie gminy miasta w Polsce. Więcej informacji znajdą państwo na stronie spis.gov.pl. Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego Zofia Pozłowska. Tu jest taki
10 porad spisowych dla seniora. Czy Państwa są dysku, tak? Czy... Tak. Dobrze. Ja miałbym z komunikatów wszystko. Ktoś z Państwa przyczynika jakichś tam. Miała to punkt 19 sprawy różne. Tak. A wybrało mi się dzisiaj jakieś tam apele, ale wytrają się tutaj pana wójta, jak postępują sprawy z wykupem ziemi, która została zabrana pod śródekę. Ja jako radny stanowisko jestem zainteresowany, skarżę się do mnie moich wyborców, że jakoś to idzie bardzo wolno. Powiem tak, że niektórzy dostali wywłaszczeni po 5, po 6 hektarów. Do tej pory nie mają za to zapłacone. Dokład oczywiście nie można brać, a tak bardzo dziwne, że podatki z tego muszą płacić. Urząd Gminy z tego osobnego parku nie ma podstaw prawnych, żeby z tych podatków zwolnić. Ja mam teraz taki następny apel do decydentów, żeby ta sprawa jakoś się może przyspieszyła. Mam prośbę tutaj do pana posła z naszego terenu, żeby się może na tą sprawę pochylili, bo powiem, że najwięcej będzie otwarte. Uroczyste otwarcie siedemki, a ludzie nie będą mieli zapłacone za ziemi, z której zostali wywłaszczeni. Ja wiem, że obowiązuje w Polsce trochę zbójecka ustawa, bo każdy obywatel, to żeby cokolwiek mu postawić, to najpierw musi mieć jak własności. Natomiast przy budowie takich dróg to się okazuje, że można wyjść, zabrać ziemię bez jakichkolwiek konsekwencji, a właściciele muszą czekać na tak. I mówię tak, że może takie inwestycje nie zostaną potraktowane tak samo, jak zwykły obywatel. Czyli najpierw ta ziemia nie zostanie wykupiona, potem wchodzi firma i robi pracę, bo mówię, to już jest ponad 2 lata. Jak ludzie zostali wywłaszczeni, można tak powiedzieć, a z tych ludzi muszą płacić podatki. I jeszcze raz z mojej strony apel do wszystkich tych, którzy mogą tym ludziom pomóc, żeby jednak ta sprawa przyspieszyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Chyba w dużej mierze zależy od starostwa. Tak, starostwo. Dobrze, czy ktoś z Państwa? Ja mam taki problem, ale w miejscowości Gorzyce Poświętne jest taka figurka powstańców styczniowych. Nie wiem, czy ona, czy to jest na terenie działki prywatnej, ta figurka jest wpisana do rejestru zabytków. Prosiłbym o sprawdzenie. Ona jest popłakana z możliwości. Chętnie pomogę przy naprawie, żeby się nie rozleciało do końca. Kolega radny pewnie to też potwierdzi, że rozleci się. Tak, myślę, że chyba nie dało się. Pan może jest 20. Nie jest pan podpisem, ale może jest to za 2-3. Nie, stoi za nami. To jest taka taki dobra taki skoro. Ale zweryfikuję to oczywiście. Czy ktoś z Państwa? Dziękuję. Chciałbym podziękować. Przepraszam, kolega Radny. Przy okazji, w tej chwili chciałem jeszcze zaznaczyć, że w miejscowości Kielki jest